Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na filmik. A właśnie, wystroiłam się tak pięknie. Moi panowie powiedzieli, że się wystroiłam, a ja właśnie tak się ubrałam ślicznie dla was specjalnie. Chcę zrobić dzisiaj przegląd ciast, które robiłam w ostatnich miesiącach. W komentarzu napiszcie, które ciasto robiliście. No, rymuje troszkę chyba. A może jest ktoś, kto zrobił wszystkie ciasta. Przy okazji zrobimy mały ranking pod względem wyświetleń, który film miał najwięcej wyświetleń i pokażemy, który film miał najwięcej łapek w górę, za które bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście proszę o więcej. Podczas filmiku tutaj pojawi się zdjęcie z ciastem, na które możecie kliknąć i przenosicie się oczywiście w świat ciast, moich ciast. No to zaczynamy! Ciasto chałwowe z sezamem ma najmniej wyświetleń, ale jest najkrócej na moim kanale, chyba dopiero tydzień. Ja właśnie zaczynamy, patrzyłam w kamerze, jak to wygląda, fajnie. Takie warstwy widoczne są po kolei, ślicznie. I pyszne jest to ciasto. Ono najlepiej, to już jest drugi dzień. I najlepiej myślę, że będzie jeszcze właśnie na trzeci dzień, bo to wszystko to tak się połączy. Następne to sernik truflowy. Śliczny serniczek, pyszny serniczek. Jeszcze będzie, mam truskawki, widzicie, dostałam w Biedronce, dostałam. Kupiłam oczywiście, nie rozdają. Się wygląda tą dekorację. Ciasto cytrynowe. Tarta gotowa jest bardzo orzeźwiająca. Tutaj połączyłam jeszcze smaki, właśnie tak jak już powiedziałam, w spodzie jest orzech i dołożyłam trochę dekoracji z gorzkiej czekolady. Wszystko się komponuje. Sernik owocowy. Zobaczcie, jakie wysokie urosło, to znaczy zrobiło się to ciasto. Faktem jest, że te biszkopty jakoś mi wyrosły. Nie wiem, zawsze pyk jest z czterech i były jeszcze. No dobra, mamy teraz. Wygląda jak tortowe takie. Sernik z jogurtów greckich. Sernik ten, a właściwie sernik w cudzysłowie. No jest bardzo, ma fajną taką fakturę. Aksamitną, znaczy fakturę, no. Jest kwaskowe, delikatne. Ciasto dziwaczek. Ciasto gotowe. Wykończyłam tutaj bitą śmietaną. Ubiłam ją 500 ml. Z trzema łyżkami cukru pudru. Możecie równomiernie rozłożyć, ja zrobiłam sobie. Sernik z rosą, same serniki. No i mamy serniczek z rosą, piękna. Tutaj się wydzieli, jakie fajne, a jaka warstwa równiutka mi się udała. No przepyszny ten serniczek, taki bardzo delikatny. Ślicznie wygląda. Pijany kokos. Wygląda ślicznie z tymi czerwonymi obwódkami. A smakuje, wow, nie jest za wysokie. Można, jeżeli ktoś chce wyższe, na mniejszych blaszkach. Mazurek królewski, też mi się wydaje, że jest krótko. Mazurek gotowy, smaki, które ja uwielbiam, już chyba wspomniałam, orzeszki, mak i jabłuszka. Jeszcze lubię ser. No, sernik będzie osobno. Na pewno upiekę na święta. I na podium, na trzecim miejscu znalazło się ciasto cappuccino. No, warstwy, warstwy, ogromne warstwy. Ciasto moje też ma warstwy, ślicznie wygląda. Pachnie kawą, idealne do cappuccino. Na drugim miejscu Dame Cake ma prawie 300 łapek w górę. Ciasto gotowe, pyszne, mój mąż powiedział fajne. Fajne jest, super, przepyszne. Komponują się smaki ekstra. I mamy pierwsze miejsce, zajmuje ciasto Oreo z wyświetleniami ponad 30 tysięcy i ponad 340 chyba, czy nawet więcej łapek w górę, czyli wszystko zgarnęło to ciasto. Skończone ciasto wygląda jak Oreo, tylko trochę grubsze. Aha, nie powiedziałam średnicy tortownicy, ale mi rymuje. Ja zrobiłam na 24, ale myślę, że 26 będzie idealna. Będzie wtedy trochę niższe i będzie bardziej podobne do ciasteczka Oreo, które jest bardzo cieniutkie, ale ciasto smakuje wybornie. Dziękuję, że dotrwaliście ze mną do końca. Możecie w komentarzach napisać swój własny ranking, stworzyć go. Będę ciekawa, które ciasta, a może pod względem, które lubicie. Bo ja na przykład lubię jakie. No nie, tutaj akurat tego ciasta nie było, zresztą wszystkie lubię, ale moje ulubione zostaje w tajemnicy.